Trzy ukośnie położone blizny na piersi i brzuchu Geralta w grach serii Wiedźmin to pamiątki po widłach, którymi główny bohater został ugodzony przez wieśniaka podczas pogromu rywijskiego. Wydarzenie to, prowadzące do domniemanej śmierci Wiedźmina, zostało opisane przez Andrzeja Sapkowskiego w książce Pani Jeziora. Blizny stanowią dowód na to, że gry uwzględniają ten epizod, jednak Geralt z oczywistych względów nie został w ten sposób zabity. Druga odsłona serii dodaje nawet, że człowiekiem, który pchnął widłami bohatera, jest mocno zadłużony młodzieniec imieniem Robert.